Mam tutaj naprawdę wielką kupę ubrań i tak, jest dużo rzeczy, które na przykład kupiłam niedawno w Bloomberg, tą sukienkę z tego zdjęcia i chyba stwierdzam, że nie jest ona dla mnie, więc tak, to jest kupka do oddania. Okej, stop. Nie wiecie, o co chodzi? Już wam tłumaczę. Postanowiłam, że po prostu pozbędę się mojej szafy, bo znudziło mi się tak, jak ubieram się i to w ogóle po prostu bleh. Kupuję tylko z lumpeksu. Jak na razie. Mam budżet 300 zł. Let's go. To, z czym najtrudniej mi się rozstać, czyli moja bluza, którą po prostu noszę ciągle. Nosiłam teraz lato, ale trzeba chyba się z nią pożegnać. Tyle zdjęcia mam w tej bluzie. Ta bluza to jest część mnie, jeśli mnie znacie. To tą oddam do, chyba do oddania. Jakby jest w porządku. Nie, ona jest porwana. Dobra, do wyrzucenia. Oddaję ją. Jakby też mam wrażenie, że jest już jakby kojarzona dosyć ze mną, że ja ją mam i ciągle ją noszę, więc oddaję. O, ta koszula, która też jest związana ze mną, pamiętam dużo pięknych dni z nią i teraz muszę ją oddać, oddaję ją. Zajmie to trochę więcej niż przypuszczałam, więc trochę was tutaj zostawię, puszczę sobie przyjaciół i robię dalej. Mam ogarnięte. Jutro idę do pierwszego lumpeksu, w ogóle mam cały taki dzień lumpeksowy, też specjalnie też jadę do Białegostoku, bo ja jakoś nie wiem, co ogarnąć w Warszawie tych lumpeksów, jest ich za wiele. Nie mają tutaj jakby strony, jakby nie rozumiem tego. No i tak, pokażę wam, jakie mam kubki. Moja kubka do oddania. To jest wszystko odzież do oddania, czyli które nie mają żadnych plam i tego wszystkiego. Tutaj, moi kochani, kubka do wyrzucenia. Ponieważ są albo brudne, albo poplamione, albo które są tak. Tu spodnie jedyne, które zostawię sobie, ponieważ muszę jutro w czymś być, więc zostawiam te spodnie, bo jest wszystko w porządku, a potem idę do kosza. No i tutaj w ogóle jest kubka, która zostaje. Więc dużo zostaje, bo na przykład kupiłam, albo na przykład muszę oddać tą koszulę. Łukasz, jak to oglądasz? Pewnie nie oglądasz, muszę ci oddać tą koszulę, nieważne. Zostawiłam jeszcze sobie moją kurtkę, która jest dla mnie bardzo wyjątkowa, bo jest ręcznie malowana przez moje dzieciaki i no nie mogłabym jakby jej wyrzucić, bo ma za duży sentyment dla mnie. O, jakiś robak. Teraz krótka przerwa dla dużej ćmy, która prawie pożarła mnie w całości. Dzień, o matko, jaka ogromna. To jest jakiś mod, nie to ćma jest, ale patrzcie, jaka ogromna. Ćmo, gdzie jesteś? O kurde, ogromna jest. Cieszę się, że nie wiedziało nic innego. Dobra, nie mam innego wyjścia, jak ją chyba wypędzić jakoś, ale boję się, że jakiś nietoperz mi wpadnie. Ciemko mała, ja cię muszę stąd. O, misiu kochany, idź sobie. Chodź, tam jest balkon, chodź tutaj. Chodź. Koniec tych wrażeń na dzisiaj. Idziemy do lumpa. Jesteśmy w Białymstoku i idziemy do pierwszego lumpeksu, który znajduje się na Zwycięstwa. Jest to jama. U nas te jamy są jakby rozpowszechnione i one przyznaję, że są dość drogie. Więc jestem ciekawa, bo dzisiaj jest minus 50%, bo tam nie ma w ogóle inaczej wyjścia chodzić, ponieważ jest drogo. Jest 50 i 70% i 2 zł. To tylko jest jakby fajne. O, dziękuję. Ogólnie mam się w planach, bo jest godzina 11, bo potem miałam opuszczony pociąg. W planach mam odwiedzić 4 lumpeksy i 2 z tej samej firmy i 2 z tej samej firmy. Chyba tak to ustaliłam. Więc zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek dzisiaj uda mi się złowić i ile też za to zapłacę, bo chcę jak najtaniej, a jak najlepiej. Czy się da? Nie wiem. Idziemy i patrzymy. Tutaj są kurtki, ja chyba kurtki nie będę patrzeć, więc zobaczymy. Szczerze, są takie rzeczy i ich jest cholerę dużo. Jestem i mam aż 13 rzeczy, to jest strasznie drogo.
dużo par spodni takich szmacianych, takich materiałowych i duży bluz, bo jadę niedługo na wyjazd i potrzebuję bluz. Dobra, przymierzamy. Co z mną pokombinowała, bo jest mega fajna. Tylko, kurde. O moje zakupy tutaj. Kupiłam dwie rzeczy, dwie bluzy. Jedną taką typowo na wyjazd pomyślałam. Miałam wcześniej taki polar specjalnie. Okej, okay, ale wzięłam dwie bluzy, tą białą i zieloną. I powiem wam, że zapłaciłam 50 zł. To jest strasznie dużo. Ogólnie tyle rzeczy mi się tam podobało, ale kosztowało 100. Ja jezdnia, masakra. O, mandatu też nie chcę dostać. I po prostu było tak dużo rzeczy i kosztowało 100. No dzisiaj było minus 50%, więc kosztowało 50. Ale kurde, to też jednak jest używana rzecz. Strasznie się cenią figami, no ale są fajne rzeczy. Teraz idziemy do Retro. Zobaczymy, tam ma być taniej, bo 70% albo 50%, ale tam jest ogólnie taniej. Ale co fajnego, nie mam jeszcze spodni, więc jak tak, to zostanę z jedną spódnicą i ze spodniami, które mam na sobie. Więc, a jeszcze mam spodnie w domu. Tutaj parę spodni, o nie. Ogólnie co jest faktem śmiesznym, ogólnie nie umyłam ci włosów, one są takie już 3-dniowe i od razu człowiek inaczej wygląda w tej przymierzalni, jakby też jest niepomalowana i tak to gorzej wygląda. Muszę się do tego przyzwyczaić, a ładna pogoda się zrobiła i ja muszę w ogóle na kolkę zarobić, potrzebuję strasznie. Tak patrzę i kurde, oszukali mnie, bo na stronie napisane było, że w sobotę jest minus 50%, a jest minus 25%, więc słabo trochę, bo specjalnie tutaj jechałam na koniec Białegostoku. O, o, a tu jest minus 50. Co jest? Patrzcie, jakie brudne lustro. Mam dwie rzeczy, które znalazłam. Mało tu jest rzeczy. Mam taką oto sukienkę swetrową. Nie wiem, czy mnie z nimi za ciepło w wakacje. Ale zaraz zobaczymy. I taką zimówkę. Taką. One są ciekawe, jak to wyjdzie, czy będzie ładnie, czy będzie nieładnie. Ja ogólnie mam ochotę strasznie na lody i jakąś kulkę zero, więc zaraz będę musiała tam iść. Nie wiem, czy mnie słychać, ale no. Bardzo mało, o wiele mniej. Ja spędziłam 15 minut, żeby zobaczyć wszystko, a tam spędziłam prawie godzinę, żeby zobaczyć wszystko. No i ceny są inne, bo ten sweter kosztuje 30 zł, a to kosztuje chyba 25, więc połowę taniej to jest jakieś dyszka. Moi drodzy, nie było tajne, jakby nie wiem, czy jestem już zmęczona, czy już nie mam po prostu zęby, czy nic mi się nie podoba. Znowu mam, jestem w nowym lumpie, mieliśmy się pracę, mam takie coś, co wygląda jak firanka. Troszkę zobaczymy i spodnie może są dobre i akurat moja spodnie będzie do noszenia. Mam jedną jeszcze rzecz, ale to będzie tutaj mega odcinka. Wiesz, będzie fajnie, mega. Hopa. Przymierzam, bo zaraz mi padnie telefon, a chciałam dojechać, więc szybko. Powiem wam masakra, jestem bardzo zmęczona. Byłam w 3 lumpek, chcę sobie dostać. Naprawdę się raz wyfinała, bo to daleko jest. Kupiłam tylko 3 rzeczy i tylko 2 do noszenia. I w sumie tylko na zim, to jest takie chłodne wieczory. Ja nie wiem, co będę nosiła przez ten najbliższy czas. Kupiłam na szczęście jedną rzecz właśnie związaną tylko z moją serią i ojoj. Chyba nie widzieliście jeszcze. Teraz idę do ostatniego lumpeksu, który jest za 2 złote. Więc mam nadzieję, że coś tam znajdę takiego do przerabiania, bo też chcę kilka rzeczy zrobić. Wiecie, za 2 złote jakieś materiały, to totalnie mi nie szkoda jest pieniędzy. Zobaczymy, co będzie. Może nawet coś do ubioru. Po prostu nie wiem, aż tak mam taki zmarnowany humor. Już po prostu mi się nie chce przymierzać, nie chcę mi się na siebie patrzeć. A zagrę. Już. O! Co ty no tu robisz? W wieku. No niestety mam takie szczęście, że jest zamknięte i specjalnie przyjechałam tutaj do 14, mogę mu tam sprawdzić, do której jest czynne. Ale nie, ja tego nie zrobię, ponieważ jestem pewna, że jak jest sobota, to musi być otwarty do 18 albo do 16. Nie, o 14. Jestem trochę zdenerwowana, ale okej, idę zaraz do babci na obiadek i będę szczęśliwa strasznie. Szkoda, bo chciałam właśnie kupić jakieś pierdółki takie materiałowe, żeby sobie coś poprzerabiać i żeby po prostu mieć. No ale cóż, można mieć wszystkiego. Moi drodzy, jesteśmy właśnie w Warszawie i tutaj będę szukać jakichś ubrań nowych, ponieważ już nie mam w czym chodzić. Ciągle łażę w tym samym, no bo wyrzuciłam to wszystko, tak jak mówiłam. I właśnie wchodzę do jakiegoś lumpa.
bo mam ograniczony już budżet, gdzie dzisiaj ma być 50 zł za kilogram. Ostatnio u mnie na osiedle było 109, więc to jest połowa taniej, więc mam nadzieję i liczę na to, że coś znajdę. Moi drodzy, dzisiaj ostatni dzień z szukaniem po lumpeksach. Ostatnio znalazłam jedną koszulę w tym sklepie, co widzieliście poprzednio. Podam wam ją, pokażę. Moje zdobycze lumpeksowe. Idę teraz do ostatniego lumpeksa, ponieważ już po weekendzie wyjeżdżam, no i nie będę miała możliwości znajdowania, chodzenia w tych lumpeksach. Jeśli chodzi o ilość ubrań w mojej szafie, no jest mało, ponieważ bardzo mało w tych lumpeksach znajdowałam, a jak znajdowałam, to były przerażająco drogie. Nie wiem, czy teraz po prostu lumpeksy, o, że są popularne, to trochę sobie podwyższymy ceny tych ubrań, że czasami t-shirt kosztował 40 zł, a nie był tego wart. No, trochę bez sensu. Idziemy do ostatniego i zobaczymy, czy uda nam się coś wyłowić. Idziemy na Jana Pawła II, numer 35, do second handu. Codziennie układamy towar. Jak to się nazywa? Tera. O. 8 zł! Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Podsumowując to wszystko, co się wydarzyło, w Warszawie nie umiem się odnaleźć, jeśli chodzi o lumpeksy. W Białymstoku jest szybciej, ale patrząc na to, że lumpeksy stały się bardzo drogie ogólnie, naprawdę, czasami wartość jakiegoś ubrania wynosi podobnie minus może 10-20 zł niż w sieciówkach, co jest jakby bez sensu, bo już warto dopłacić te 10 zł i mieć nowszą rzecz, która będzie dłużej trzymać po prostu. Na przykład jeśli chodzi o spodnie. W lumpeksie, co widzieliście, kupiłam sobie koszulę, dwie pary spodni, która jedna się okazała w ogóle porwana, bo jej nie przymierzyłam, bo było tak gorąco, że kurczę, odklejać teraz moje spodnie od mojego ciała, to będzie katastrofa. Więc ich nie przymierzyłam, no i to jest mój błąd, bo się okazały trochę porwane na pupie, ale jakieś kupiłam leginsy, więc jakby pokupowałam trochę rzeczy. Łączą cenę wydałam za to wszystko 289 zł za te wszystkie ubrania, które kupiłam, a kupiłam ich mało, więc tak naprawdę teraz dużo piorę, bo muszę nakupować ubrań na nowo, ale już może w sieciówkach.